Tymi słowy, dokąd się będzie rozciągała jurysdykcja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, pozostaje otwarta. Oczywiście w dzisiaj opublikowanych dokumentach na temat tego, jak będzie wyglądała sytuacja bez porozumienia, rząd brytyjski maluje bardzo czarną przyszłość dla obywateli brytyjskich mieszkających w Unii Europejskiej, typu utrata dostępu do kont i emerytur, co nie może rodzić spokoju w brytyjskim społeczeństwie. Uważam, że to jest przede wszystkim kluczowa kwestia, że ten ciągły brak porozumienia, ciągły brak jasnych deklaracji ze strony rządu, który stara się balansować między najtwardszymi zwolennikami Brexitu, między swoimi obietnicami przedwyborczymi, między tym, co jest faktycznie osiągalne, sprawia, że wiele osób, a przede wszystkim także małych i średnich przedsiębiorstw, które zaczynają już wchodzić w ten okres, kiedy muszą podejmować decyzje na przyszły rok, na to, co się będzie działo za 2, 3, 4 lata, żyje w niepewności i skutki tej niepewności mogą być bardzo boleśnie odczuwalne dla brytyjskiej gospodarki. To dokumenty, które zostały dzisiaj przedstawione, dotyczą 25 dokumentów, które dotyczy kilkunastu obszarów, od służby zdrowia przez kwestie handlowe po regulacje, nawet dotyczące badań naukowych na uniwersytetach. Kto najbardziej boi się takiej sytuacji, w której Unia Europejska i Wielka Brytania nie dochodzą do porozumienia? Tak naprawdę sądzę, że to jest obawa przyciągająca wszystkie sektory i wszystkie sfery życia. Zależna jedynie od tego, jak bardzo dana osoba jest zwolennikiem wyjścia z Unii Europejskiej, jak bardzo jest przeciwna ideom integracji europejskich, jak bardzo wierzy, że faktycznie obowiązki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej ograniczają możliwości Wielkiej Brytanii. Jeżeli taka osoba wierzy, że faktycznie wolny handel opierający się jedynie na zasadach Światowej Organizacji Handlu w długim terminie przyniesie Wielkiej Brytanii korzyści, to być może ona się nie boi, ale nawet w przypadku zaistnienia umowy wyjście z tak kompleksowego ciała, jakim jest Unia Europejska, wstrząśnie wszystkimi sferami życia Wielkiej Brytanii. Zwolennicy pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej mówią, że tak naprawdę te skutki, te koszty wyjścia będą katastrofalne. Zwolennicy z kolei Brexitu mówią, że to jest trochę takie wyolbrzymianie tych obaw, że trochę jest taki projekt strachu, który jest prowadzony przez zwolenników pozostania w Unii. Kto ma rację? W moim osobistym odczuciu na pewno bliżej prawdy są przeciwnicy wyjścia z Unii Europejskiej, chociaż cały czas brakuje nam twardych danych. Oczywiście mamy cały czas projekcje, ale dopóki nie ma umowy, to ciężko przewidywać konkretne efekty, ale straty w gospodarce na pewno będą. Niepewność jest czymś, co zawsze się kładzie cieniem na sytuacji rynkowej. Rząd brytyjski obecny nie pokazał jak dotąd sprawności w negocjowaniu umów międzynarodowych i nie wierzę, że będzie w stanie na tyle szybko i kompleksowo wynegocjować tak złożone umowy handlowe, jakie będą potrzebne po Brexicie, żeby to wszystko płynnie przeszło i handel faktycznie płynnie się przedstawił. Są projekcje mówiące nawet o 8% PKB możliwej straty od razu po Brexicie. Nie widzę, jakby to się miało pozytywnie skończyć w krótkim terminie, w jakikolwiek sposób. W długim terminie to jedynie jakby był jakiś bardzo głęboki kryzys Unii Europejskiej, to Brytyjczycy wyszliby na swoje, ale wątpię, żeby coś takiego było. Koszty Wielkiej Brytanii związane z byciem w Unii Europejskiej de facto sprowadzały się do 0,5% PKB w skali roku, a do tego dostawali niecałe 0,4% PKB w ramach różnych dotacji, więc żeby oszczędzić sobie takich kosztów, decydują się naprawdę super kosztowny projekt, który wstrząśnie wszystkim. Od rządów instytucji po zwykłych obywateli tam żyjących, mieszkających, tworzących życie. Dziękuję bardzo serdecznie. Krzysztof Kogoszczyński był Państwu i moim gościem. I to już wszystko w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska. Do usłyszenia. Powtórka programu. Społeczny punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu. Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Społeczny punkt widzenia. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Kubisiak z Work Service, który również jest członkiem Rady Rynku Pracy. Dobry wieczór panu. Dzień dobry. No i właśnie o kwestiach związanych z rynkiem pracy będziemy rozmawiać, a na początek taka, nie wiem, instytucja jak bon ofertowy. To taki nowy pomysł, który miałby z założenia poprawić jakość pośrednictwa pracy.
Wiem, że u pracownika dzisiaj trudno, brakuje rąk do pracy, jak podkreślają bardzo często pracodawcy, szczególnie tych rąk dopasowanych do potrzeb rynku. Zatem faktycznie pośrednictwo pracy odgrywa coraz większą rolę, szczególnie to pośrednictwo aktywne, pozwalające zrealizować zapotrzebowania właśnie obu stron, więc i pracownika, i pracodawcy. I organizacje pracodawców pomysł tego bonu popierają, jakby to było ze związkami zawodowymi, to bym się zastanowiła. Natomiast wyjaśnimy, na czym taki bon miałby polegać, kto by go otrzymywał, no i kto by go przede wszystkim finansował. Tytułem wstępu powiem, że dzisiaj faktycznie niedobory na rynku pracy są bardzo wyraźne. W tym tygodniu publikowaliśmy dane dotyczące tego, że połowa firm w Polsce skarży się na trudności rekrutacyjne i fakt, że nie są w stanie pozyskać odpowiednich kandydatów. Co więcej, gdzieś słyszałam takie dane 63%, nawet jeszcze więcej. Co więcej, te elementy zaczynają się przekładać na kondycję biznesową firm. Firmy zaczynają nie podejmować z tego tytułu nowych kontraktów, bądź opóźniają inwestycje, więc to jest element, na który warto zwracać uwagę i z tego powodu dzisiaj tak naprawdę rynek pracy stał się elementem przestrzeni gospodarczej, która jest w centrum uwagi. I jedną z odpowiedzi na sytuację, która jest dzisiaj, ma być nowo przygotowywana ustawa przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowa ustawa o rynku pracy. I w ministerstwie powstała propozycja, koncepcja, aby stworzyć nowe narzędzie w postaci bonu ofertowego. Jest to rozwiązanie, które jest skierowane głównie do mikro i małych przedsiębiorstw. Ma ono na celu wsparcie dla tych przedsiębiorstw w pozyskaniu cudzoziemców. I procedura w największym uproszczeniu wygląda w ten sposób, że jeżeli takie małe bądź mikroprzedsiębiorstwo zwróci się do Urzędu Pracy z informacją o wakacie i urząd nie jest w stanie znaleźć polskiego pracownika na miejscu, lokalnie, wówczas przyznawane są dodatkowe środki na... Czy to jest tak zwany test rynku pracy, wyjaśnimy, tak, który tak w ogóle może blokować tego typu sytuacje, a teraz jeszcze dodatkowe środki. Dodatkowe środki, które są przeznaczone na współpracę takiego przedsiębiorstwa z agencją zatrudnienia, która będzie mogła pomóc w znalezieniu odpowiedniego kandydata poza granicami naszego kraju. I to jest rozwiązanie, które na pewno jest pomysłem, które zmierza w dobrą stronę, bo wiemy dzisiaj, że pomimo tego, że mamy tak masowy napływ cudzoziemców na polski rynek pracy, to i tak trudności rekrutacyjne są bardzo wysokie. Pula nieobsadzonych miejsc pracy w gospodarce skokowo nam rośnie z roku na rok, więc tutaj wsparcie po stronie rozwiązań, również jeżeli chodzi o wsparcie ze strony urzędów pracy, jest bardzo istotne. Natomiast nie, dlatego kierunkowo organizacje pracodawców popierają to rozwiązanie. Natomiast mamy tutaj uwagi dotyczące skali tego rozwiązania. No właśnie, to teraz chciałabym troszeczkę, żebyśmy tutaj właśnie weszli w takie szczegóły. Mianowicie skali, czyli pracodawcy, nie wiem, czy o to Pana chodzi, ale pracodawcy na pewno zwracają uwagę na wysokość tej refundacji, która pomogłaby tak w uzyskaniu tego pracownika. I zdaniem ona jest nieadekwatna do rynkowych kosztów usług rekrutacyjnych, które są świadczone przez agencję. No i powiem, zapytam teraz tak, bo oczywiste jest, że każdy chciałby, będąc takim przedsiębiorcą, zminimalizować swoje koszty i otrzymać jak najwyższe w jakimś sensie dofinansowanie, jak najwięcej pieniędzy na to, żeby sobie zdobyć pracownika, a może go jeszcze czegoś poduczyć. No tylko właśnie, czy te koszty powinny być takie wysokie, bo tutaj związki zawodowe mają jakieś zastrzeżenia, jak to zwykle w takich sytuacjach. Ja bym zwrócił uwagę na to, że i tutaj odniosę się jeszcze zaraz dojdę do tego punktu, ale odniosę się do skali, ponieważ jest to narzędzie skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw. No tak, no wiadomo, im jest trudniej, prawda, pozyskaniu pracownika, to dosyć logiczne. Tak, natomiast skala ich działalności jest często bardzo niewielka i co więcej, są to podmioty, które na co dzień nie korzystają z usług agencji zatrudnienia, więc gdy wejdziemy troszeczkę w buty tego rozwiązania, to musimy brać pod uwagę, że mamy do czynienia z podmiotami, które nie mają doświadczenia we współpracy z takimi agencjami. Agencje nie wiadomo, na ile będą chętnie w ogóle podejmować takie projekty. Jeżeli już, to prawdopodobnie będą to małe i lokalne, niewielkie podmioty, niewielkie agencje, które będą się tym zajmować. W warunkach, gdy to wynagrodzenie szczególnie będzie jeszcze niewysokie i będzie odbywało się na, powiem teraz nieładnie, na małych wolumenach pracowniczych, czyli będą to pojedyncze osoby, które będą tak naprawdę sprowadzane do kraju, to faktycznie to wsparcie finansowe może być nieopłacalne i nieadekwatne. My mamy duże wątpliwości, czy to nie będzie rozwiązanie może... O nie, takie piosenki w Radiu Maryja, Boże, to na... ...powszechność wykorzystania, to na łatwiznę, zapotrzebowania i popytu na wykorzystanie tego, jak i również...
zgłaszanie się ze strony agencji zatrudnienia, aby aktywnie w tym procederze brały udział, bo gdy mamy potrzebę znalezienia jednej, dwóch, trzech osób, bo mówimy, pamiętajmy o mikro i małych przedsiębiorstwach, czyli one sięgają do poziomu 9 pracowników, no tak. Więc tam nie będziemy mieć skali na poziomie kilkunastu osób, to wówczas koszt zrekrutowania takiego pojedynczego pracownika za granicą, nawet jeżeli mówimy o Ukrainie, która dosyć dobrze dzisiaj jest penetrowana i wiele firm ma tam swoje przedstawicielstwa, to i tak te koszty na pojedyncze osoby są dużo wyższe niż w warunkach, gdy te rekrutacje są masowe. To nie będzie tak, że oni się będą sami tutaj zgłaszać, bo po prostu to będzie niejako wykorzystywane, no troszkę tak logicznie, znaczy nie tak powiem, realnie podejdźmy do... To w zależności od tego, na jakich dokumentach takie osoby przebywają dzisiaj w Polsce, no bo wiemy, że gdy taka osoba przebywa w Polsce na podstawie chociażby uproszczonej procedury oświadczeniowej, to jest ona przypisana do konkretnego pracodawcy, więc taka osoba nie jest w stanie się zgłosić nagle do innego miejsca. Nie, już nawet mówię o tej penetracji, tak jakby o poszukiwaniu jako takim ludzi, którzy chętnie by tutaj się zatrudniali. Dobrze, ale jest jeszcze takie drugie zastrzeżenie ze strony pracodawców, tak twierdzą, tak, że może zbyt nadmiernie trudny, zbyt skomplikowany, nie wiem jak to powiedzieć, jest taki warunek, że by pracownik był zatrudniony przez okres co najmniej 90 dni, że to może spowodować, że właśnie to będzie mało popularne, tak jak już pan tutaj wspomniał. No tylko ja nie wiem, jak to się zderza trochę z jakby racją pracowniczą, tak to powiem, no bo pracownik wiadomo, chciałby mieć stabilną pracę jak najdłuższą, a może w ogóle no w miarę maksymalnie na stałe. No tylko, że trzeba powiedzieć, że też cudzoziemcy w Polsce w dużej mierze przyciągani są do prac sezonowych i to jest często krótkoterminowa współpraca, wcale nie musi być ona tutaj wydłużana na szereg miesięcy. Gdy mówimy o pracownikach, którzy przyjeżdżają na podstawie oświadczeń, a to jest ten masowy napływ dzisiaj Ukraińców, szczególnie do Polski, no to tutaj praca jest przewidziana na okres 6 miesięcy, więc jak rozumiem, to jest połowa tego okresu. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że część pracodawców, myślę tutaj chociażby o sezonie wakacyjnym, którym mamy dzisiaj w szczytach, czy okresie przełomu roku, czyli jak mamy okres prac też świątecznych, bo to też jest zmożony czas często na kilka tygodni w handlu, w logistyce, w produkcji, wówczas potrzeba dodatkowych rąk do pracy i również pracownicy z Ukrainy wówczas też wypełniają część wakatów, no to te sezony są dosyć krótkie. One trwają często kilka tygodni, maksymalnie 2-3 miesiące, więc też pamiętajmy o tym, że... Czyli 90 dni to zbyt długo, tak jak twierdzą? W niektórych sytuacjach i niektórych branżach na pewno może być to rozwiązanie usztywniające i trzeba pamiętać, że nie we wszystkich miejscach gospodarki po prostu to działa w podobny sposób. Gdy mówimy o branżach, które permanentnie dzisiaj borykają się z niedoborami kadrowymi, a więc sektor budowlany chociażby, czy gdzie najszybciej rośnie pula wakatów w gospodarce, czy sektor produkcyjny, więc jedna z największych gałęzi gospodarki w Polsce, no to tam faktycznie często potrzeba pracowników na tych stałych rekrutacjach permanentnych, które są długoterminowe, wówczas okresy zatrudnieniowe są dużo dłuższe, bo gdy sięgamy do tej samej ustawy o rynku pracy, pojawia się tam również między innymi w odpowiedzi na głosy strony pracodawców propozycja wydłużenia okresu przyjazdów na podstawie oświadczeń do Polski na 12 miesięcy, co było przyjęte z dużym zadowoleniem ze strony pracodawców, ze wszystkich organizacji. Pojawiają się oczywiście ciche głosy, że to mogłoby być nawet na dłuższy okres czasu, natomiast doceniamy już to, że to wydłużenie następuje w tych rozporządzeniach. No dobrze, to jeszcze jeden problem, który tam jest sugerowany, ale który może być, ja bym chciała takim bardziej, chciałam pana zapytać, czy jest takim problemem w ogóle szerszym, nie dotyczącym tylko Ukraińców, ale w ogóle pracowników. Mianowicie tam jest sugerowane, że pracownicy często porzucają pracę, tak, i wtedy ta refundacja jakby byłaby niemożliwa, jej by nie było. Czy rzeczywiście jest taki problem, że pracownicy, wiemy, że mamy dobry rynek pracy, ale czy faktycznie tak jest, że po prostu porzucają tą pracę, bo ten pracodawca ma tylko kłopot? No mamy z tym do czynienia. Poziom rotacji w Polsce jest dość wysoki, a gdy spojrzymy na... No tak, ale czym inny jest rotacja taka związana ze zmianą, nie wiem, lepszym zatrudnieniem, czym innym są porzucenie, odchodzę i w ogóle gdy mówimy o pracownikach niewykwalifikowanych i osobach szczególnie do prac fizycznych, to faktycznie porzucanie miejsca pracy, czy taka wzmożona, niekontrolowana rotacja jest naprawdę na wysokich poziomach. Dochodzi do tego, że pomiędzy firmami często jest na tyle silna konkurencja o pracowników, że po prostu całe brygady, czy całe zespoły ludzi są podkupywane za
nieco wyższą stawkę w sąsiednim, prawda? W sąsiedniej lokalizacji. Jest to w budownictwie, widzimy to w produkcji, więc w tych branżach, gdzie to jest, ta sytuacja faktycznie jest najbardziej rozgorzała, ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski, to są dużo bardziej świadomi kandydaci niż to było jeszcze kilka czy miesięcy, czy kilkanaście miesięcy temu, bo często są to osoby świetnie skomunikowane, mają często dostęp do internetu, wiedzę na temat tego, jakie są stawki u poszczególnych pracodawców i oni starają się przez to, że przyjeżdżają tutaj dosyć krótko, maksymalizować korzyści z tego przyjazdu od strony dochodowej, więc jeżeli się orientują, że gdzieś w niedużej odległości się pojawiają lepsze warunki zatrudnienia, to dochodzi często do porzucania miejsc pracy. Niestety to również czasami się wiąże z przejściem w szarą strefę i z decyzją o tym, żeby w tą szarą strefę wejść, no ale to są już później zadania dla służb kontrolnych, aby takie przypadki wyłapywać. No dobrze, to w takim razie jak się to ma do ustawy o pomocniku rolnika, to jest taki punkt zapalny trochę, przede wszystkim ze strony, ja się uśmiecham, ponieważ Solidarność nazywa tę ustawę ustawą o parobku. Pan mówi, że są Ukraińcy coraz bardziej, Ukraińcy, no w ogóle powiedzmy Ukraińcy, Białorusini, w ogóle zagraniczni pracownicy najczęściej ze wschodu, coraz bardziej świadomi, coraz bardziej maksymalizują zyska. W tej ustawie, o której ja wspominam, jest mowa o tym, że oczywiście płace minimalne nie musi być, że właściwie niewiele z tego korzystają poza ubezpieczeniem zdrowotnym, które niewątpliwie odgrywa istotną rolę, ale to, co nie ma jakby zapotrzebowania na tę ustawę ze strony rolników, na pewno jest. Mówimy o pracach sezonowych, ale nie ma, rozumiem, chętnych. To jest zły, to jest trochę złe słowo w cudzysłowie, tych zagranicznych pracowników, żeby w taki sposób pracować. Ona jest martwa, ta ustawa? Z tego punktu widzenia powinna być, z tego, co pan powiedział wcześniej. No, moje doświadczenia są takie, że pracownicy z Ukrainy dzisiaj, bo oni stanowią 90% imigracji do Polski, nawet ponad 90%, no dlatego głównie o nich mówimy, coraz mniej chętnie podejmują pracę w rolnictwie i to również dostajemy takie sygnały, że wiele osób, które wcześniej doświadczyło pracy w rolnictwie, później z dużą chęcią przyjmuje to raczej w prywatnych zakładach pracy większych, z lepiej zorganizowanych, często zapewniających również im zakwaterowanie, dojazdy do pracy, a więc pewną taką obsługę też na miejscu, ale też i doceniają inne warunki pracy, bo jednak rolnictwo... To chyba przede wszystkim. Pomimo tego, że i tu mamy często do czynienia z pracą fizyczną, to jednak praca na halach, w magazynach czy w zakładach produkcyjnych jest uznawana za lepiej przygotowaną niż ta na uprawach rolnych. W jakimś sensie może nawet lżejszą, po prostu też biorąc pod uwagę różne okoliczności. No dobrze, skoro tak przeszliśmy do pracy sezonowej, czy też w ogóle pracy czasowej w jakiś sposób, to chciałam zapytać pana jeszcze, i jednocześnie jesteśmy przy tym rolnictwie trochę, to chciałam pana znowu szerzej trochę o rynek zapytać. Mianowicie słyszymy tak wszędzie wokół, że jest bardzo dobrze, że jest dużo pracy, że właściwie praca szuka pracownika. Ale czy patrząc okiem praktyka, nie dostrzega pan takiego problemu, że mają, bo ja się z nim spotykam, znaczy w rozmowach chociażby, że mamy do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, w której faktycznie można znaleźć pracę, ale niezgodną ze swoimi kwalifikacjami. Czy łatwo, ale kompletnie niezgodną ze swoimi kwalifikacjami, nie mówiąc już o ich poziomie. To prawda i to zawsze, ja przez ostatnich parę miesięcy staram się to tłumaczyć, bo sporo nieporozumień z tego wynika. Po pierwsze, dobra sytuacja na rynku pracy, tak. To pytanie jest, dla kogo jest dobra i w jakim wymiarze. Gdy mówimy o tym, że mamy rekordowo niskie bezrobocie w Polsce, to jest fakt. Na tle Unii Europejskiej również jedno z najniższych wskazań i z tym nikt nie dyskutuje. My się przywiązujemy do tego statystyki bezrobocia, bo przez ostatnie dekady to był jeden z największych problemów społecznych w tym kraju. Natomiast dzisiaj, gdy wiemy, że ono jest niskie, to padają pytania, no dobrze, ale jaka to jest ta praca i gdzie ona jest? I dzisiaj faktycznie, jeżeli spojrzymy na badania, na analizy również Głównego Urzędu Statystycznego, ale w badania, o których mówiłem też z tego tygodnia, które moja organizacja przygotowała, widać, że największe trudności rekrutacyjne pracodawcy dzisiaj mają, i tam jest najwięcej wakatów i wolnych miejsc pracy, to są stanowiska niewykwalifikowane. No właśnie. Na drugim miejscu są stanowiska, powiedzielibyśmy, tych kwalifikowanych pracowników technicznych. Tak. Przekładając na język polski, to są głównie osoby po szkołach zawodowych, osoby, które mają fach w ręku, tak certyfikaty, umiejętności. Hydraulik, elektryk, no, tak, dzisiaj, gdy spojrzymy na mapę deficytowych zawodów na polskim rynku pracy, to głównie nie są zawody, które wymagają wyższego wykształcenia. Mamy tam takie zawody jak spawacz, tokarz, zbrojarz, fryzjer, kucharz, kierowca tirów, pielęgniarka i tak dalej. Długo jeszcze mógłbym wymieniać, natomiast z tych zawodów, które pani wymieniłem, tylko pielęgniarka wymaga wyższego wykształcenia, prawda? Tak. Więc często są to praktyki.
politycy, którzy muszą mieć certyfikowane umiejętności, natomiast po stronie tych zawodów, które są nadwyżkowe, i to pokazuje barometr zawodów przygotowywany przez Ministerstwo Pracy, mamy głównie osoby z wyższym wykształceniem, czyli ekonomistów, pedagogów, psychologów. No i to się niewiele da zrobić, tak, że tak powiem, ad hoc na szybko. To nie jest tak, że nagle ten pedagog pójdzie jutro i będzie się zajmował elektryką, bo się po prostu na tym nie zna. Albo zrobi kurs spawalniczy. Tak, to może być trudne, szczególnie, że wiele osób, które ukończyło wyższe studia, wiedzione trochę taką nadzieją, że to będzie ich przepustka do rynku osobna pracy. Kwestia. A to dyskusja na zupełnie pewnie inną audycję. Tak. Natomiast wiele tych osób później niespecjalnie chce chować te dyplomy do kieszeni i zupełnie się przekwalifikować i przebranżawiać, tylko starają się znaleźć zatrudnienie. To, do czego zmierzam. Wśród białych kołnierzyków sytuacja nie jest aż tak dobra, jak wśród tych błękitnych kołnierzyków. I to tam głównie są te niedobory na rynku pracy. Tam brakuje bardzo mocno pracowników. Natomiast fakt, że mamy rekordowy popyt na pracowników, też jest faktem, bo nowo powstałych miejsc pracy tylko w pierwszym kwartale tego roku, to są najnowsze dane, które GUS do tej pory publikował, było o 15% więcej niż było rok wcześniej, więc to widać, że tych nowych miejsc pracy po prostu powstaje bardzo wiele. No tak, ale jeszcze chciałam nawiązać do tych kompetencji, bo to jest pewien paradoks, paradoks, z którym ja myślę, wcześniej czy później będziemy musieli sobie jakoś poradzić o tym niedopasowaniu owych kwalifikacji, niezawinionych zresztą nawet przez tych pracowników, no bo to są lata, nikt znowu nie kształci przez parę miesięcy, tylko to są całe lata, już od szkoły średniej na poziomie ogólnym, począwszy potem szkoły wyższe. No i właśnie, i tutaj znowu jest kolejny taki paradoks przerostu kompetencji, tylko przerostu nie od strony, tak jak pan mówi, że pracownik no, czuje się, prawda, może niedowartościowany, by się czuł na niższym stanowisku, tam jakimś niezgodnym z jego kwalifikacjami, tylko od drugiej strony, to znaczy pracodawca, czy z tym się pan spotyka, uważa, że przerost kompetencji przeszkadza w zatrudnieniu takiej osoby. No powiedzmy, że ma ona, nie wiem, 1, 2, 3, 10, wszystko jedno. Wyższych kierunków studiów wyższych, może jeszcze coś dodatkowo, a to już jeszcze gorzej. I chciałaby pójść i zatrudnić się na przykład w sklepie, na przysłowiowej kasie albo na dziale mięsnym. I co powie pracodawca? Wie pan, bo już się spotkałam z kilkoma takimi przypadkami odnośnie na przykład osoby wysoko postawionej na stanowisku urzędniczym w banku, która chciała się tak zatrudnić. I cóż usłyszała? Że prawdopodobnie to nie jest stanowisko dla tej osoby i że ma dużo wyższe kompetencje i kwalifikacje. Tak, i po prostu jej odmówiono zatrudnienia. Mówiąc jednoznacznie, taka osoba nie mogła znaleźć pracy w ogóle. To jest duży problem na pewno, jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację na rynku pracy, szczególnie pracowników wysoko wykwalifikowanych, bo rynek w wielu miejscach jest zabetonowany i trzeba to powiedzieć, że to jest symptom, bym powiedział, dosyć dojrzałości też rynku pracy, że wiele miejsc i stanowisk jest poobsadzanych i osoby o wysokich kwalifikacjach często potrzebują dużo więcej czasu, żeby zmienić pracę czy znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Co więcej, często muszą dotrzeć do ofert pracy, które jeszcze nie zostały ogłoszone, żeby w ogóle móc na nie zaaplikować. Natomiast to jest dosyć duży problem, bo też doświadczenia wielu pracodawców mówią, że gdy zatrudnia się na niższe stanowisko osobę, która ma wyższe kwalifikacje, to ta osoba bardzo szybko z tej pracy rezygnuje, bo też często to jest mechanizm taki, że te osoby po prostu po krótkim czasie dochodzą do wniosku, że mają małą możliwość wpływu na pewne rzeczy, działania, które podejmują, są zbyt rutynowe, ta praca im nie pasuje, uwiera. W ten sposób takie stanowisko rozumiem pracodawców, że to uzasadnia ich odmowę po prostu. Często tak jest. Niestety są też sytuacje, z tymi należałoby walczyć, w warunkach, gdy po prostu pracodawca czy osoba, która rekrutuje daną osobę, boi się, że ta osoba ma wyższe kwalifikacje i mogłaby ją wygryźć, więc to już jest takie bardzo jednostkowe myślenie, problem, ale, tak, ale na pewno na skalę masową też ono występuje, więc trzeba brać pod uwagę, że tych elementów jest więcej i ja zdaję sobie sprawę z tego, że na rynku pracy nie wszystko dzisiaj wygląda idealnie, bo zarówno pracownicy 50+, mają duże problemy, to są głównie w tej grupie wiekowej znajdują się dzisiaj osoby bierne zawodowo na polskim rynku pracy, to zjawisko głównie dotyka kobiet i te osoby często bardzo trudno mają, aby na rynek pracy wrócić. Wiemy doskonale, że w rejestrach urzędów pracy mamy ponad połowę osób zarejestrowanych tam na dłużej niż 12 miesięcy. To są często osoby długotrwale bezrobotne. Przywrócenie ich na rynek pracy to jest bardzo trudne zadanie. Według zapisów nowej ustawy ma być ono jedynie już na barkach urzędów pracy, ponieważ ministerstwo zrezygnowało ze zlecania. Thank you.
dobre, dobre, dobre. Także proszę Państwa, Radio Conchita, Radio Conchita, szumy dnia.